inspirował troszeczkę do Scrama, nie ukrywam. Także dziękuję bardzo, proszę. Już owoce pierwsze poznać, bo myśmy ostatnio się z Piotrem spotkać, ale się spotkaliśmy 2 miesiące czasu i za każdym razem przekładaliśmy terminy, więc się nie udało. Mam nadzieję, że już teraz jak uda się poznać to jakby pierwsze owoce swojej pracy. Chciałem Was troszeczkę zainspirować i chciałem podyskutować, bo nie czuję się ekspertem w Waszym obszarze. Jestem prezesem firmy OpenNexus. Powiem tam 2-3 zdania o firmie dosłownie, czym się zajmujemy. Natomiast w przemyśle bardzo dużo spędziłem na linie, na Agile'u. I tak naprawdę zapaliła mi się lampka, kiedy przeczytałem jakiś artykuł, że w IT ktoś wpadł na pomysł, żeby to zaadoptować do siebie. No i tak się stało, że zaadoptowaliście te metodyki, że one były bliskie mojemu sercu już w przemyśle. No to w zasadzie długo mnie nie było trzeba przekonywać do tego, natomiast w firmie czekałem tak naprawdę na dobry moment, podatny grunt. No i właśnie w momencie, kiedy się pojawił, zatrudniliśmy nowe osoby, między innymi Pawła. Zapomniałem powiedzieć, w ogóle on chodzi na spotkania z Krama, z którego wszystko zapomniałem powiedzieć, że dziś będę pewnie, może jeszcze dotrzę. Akurat chciałem zrobić mu niespodziankę w tym przypadku. I właściwie od tego się zaczęło, że zaczęliśmy też jedną z metody wdrażać. Tak się zastanawiam, bo my sobie to zaczęliśmy układać w przemyśle. Kiedy Lean, kiedy Agile. I mieliśmy nawet pewną metodykę tak naprawdę. I tak naprawdę w tym momencie ja Was będę chciał zapytać, jak to Wy u siebie postrzegacie? Czy to jest tak, że menedżer sobie przychodzi i mówi, no to dobrze, to dzisiaj wdrażamy Scrama, pewnie w Allegro to mogło tak być akurat, bo duża organizacja. Natomiast za chwilę jak to się zmieni, zmienią się loty, nie no to Scram to już nie dla nas tak naprawdę, to może coś z Lina musimy teraz wdrożyć. No i w zasadzie to jest to, żeby było to podłoże do dyskusji, czyli jak to jest u Was właśnie w IT. A ja mogę powiedzieć, jak to jest w przemyśle, parę projektów wdrożeniowych, między innymi chociażby z poznańskich tutaj rejonu, to Volkswagen Poznań, Solaris Bus. To będą te przykłady, które zaprezentuję ze swojej strony. Agenda krótka dzisiejszego spotkania, czyli kogo reprezentuję, Lean kontra Agile w IT. Właśnie tutaj krótka dyskusja. Kiedy Lean, a kiedy Agile? Ja to podam przykład z przemysłu. No i różnice i podobieństwa. Produkcja kontra IT. Czym się zajmuje moja firma? Tak naprawdę optymalizacją procesu zakupowego, czyli kowalscy, my, kowalscy, ja też jestem kowalskim na co dzień, kupuję oczywiście na Allegro. Najczęściej. Oczywiście. Nie to, że tutaj jakby ten nurt Allegro mi przemawia, ale zakupy jak najbardziej najszybsze, dla mnie najbezpieczniejsze. 3 minuty jestem w stanie zrobić na smartfonie, kupić to, czego potrzebuję. Tak naprawdę biznes też potrzebuje zakupów, tylko trochę inaczej zorganizowany, bo muszą być osoby decyzyjne, bo ktoś musi wyrazić zgodę, bo nawet jak biurko czy komputer kupujecie, to gdzieś tam to musi przejść przez pewne szczeble decyzyjne. Na końcu musi ktoś to wynegocjować i kupić, a że kupuje większej ilości, czyli kupuje na przykład 100 monitorów rocznie, a nie jeden, tak jak my, kowalscy, no to w tym momencie ma większe możliwości negocjacyjne, więc jakby jesteśmy platformą, która umożliwia negocjacje. W skrócie, która umożliwia zbliżenie kupujących ze sprzedającymi, trochę odwrócona Allegro, bo na Allegro się wystawia przedmioty i oczywiście można je dodawać do koszyka, a tu się wystawia zapotrzebowanie. Chcę kupić 100 monitorów HP, powiedzmy, i to jest moja potrzeba i teraz szukam dostawcy, który spełni takie wymagania. Bo tak naprawdę duzi stawiają trochę większe wymagania dostawcom w przypadku, bo mają większą skalę. No i tak naprawdę organizujemy te zakupy dla firm, dla mniejszego bądź większego biznesu. Oczywiście czym większy biznes, tym większy potencjał. Klienci z różnych branż, branży spożywczej, branża jakby tutaj i branża farmaceutyczna i tutaj jakby bankowość, czy też kawalosy, jak i branża bardziej energetyczna, inwestycyjna w tym momencie. Także nieważne tak naprawdę, jaka to jest ta branża. Ważne, że firma wydaje pieniądze i robi to mocno efektywnie w tym przypadku. A nasze wydajemy teraz poradnik akurat z obszaru zakupowego. Nie ma takiego akurat na rynku w tym na naszym obszarze. Jest tutaj posłucha literaturowa, więc jakby najważniejsze wnioski tego poradnika to, że
60% czasu kupcy poświęcają 5% obrotu zakupowego, a my chcemy to zmienić przez dobry system wsparcia tych procesów zakupowych. No i właśnie, co to Lean? Może zanim, ja tu mam tak naprawdę to bazujące na 7 źródeł marnotrawstwa, to według Was, tak w skrócie, w uproszczeniu, w IT, czym jest ten Lean? Kto ma w ogóle styczność z Lean, a kto z Agilem? Z tych dwóch metod w tym momencie. To może pierwszy, kto z Leanem ma do czynienia? A z Agilem? Czyli macie i tak, tak? I tak, bo raczej zespołu pracują kanbanem, a raczej zespołu pracują kanbanem. Super. No będziesz mógł już porównywać. No i co, czym jest ten Lean? Jakby ktoś ze swojej jakby praktyki mi powiedział, tak naprawdę. Laikowi. Wajki, bo nie czuję się jakby tutaj jakąś mocno kompetentny, to by się odważył. Nie rób niczego, co nie stanie. To jest fajna definicja. Nawet takie, znaczy to źle zostało przetłumaczone, bo nie zostało przetłumaczone in production, szczupła produkcja, a szczupłe na przykład in thinking, szczupłe myślenie. Jeżeli byśmy dalej za tym szli, czyli trochę nie, niezbyt poszli, ale rzeczywiście efektywna i taka tutaj jakby dopasowana do potrzeb. To jest fajna definicja. Jakbyście agile zdefiniowali? Jakie było tą przeciwwagą? Kto podniósł rękę odnośnie agile'a, to może się ze swojej perspektywy. Tu nie chodzi o jakieś definicje, tylko chodzi o to, żebyście mi postarali się wytłumaczyć, bo chciałbym się troszeczkę później w dalszej części posprzeczać, jeżeli będziemy mieli zwolenników, przeciwników poszczególnych metod. Agile'a to charakterystyczne są to małe kroki, nie? I szybki feedback, tak. Jedną z metodyk jakby takich zwinnych jest Scrum. Miałem akurat bardzo przypadł do gustu ze względu bardziej filozofii działania, bo ja nie wchodziłem we wszystkie metodyki, jak wierzyłem. Bardzo intuicyjnie do tego podszedłem w tym momencie, bardziej od strony filozofii i tego, co jest mi bliższe i naszemu biznesowi w tym przypadku, co było bliższe. A Lean właśnie definiuje się na podstawie takich 7 kroków, czyli eliminacja wszystkich strat, tworzenie jakości, spójności, wzmacnianie pozyskania wiedzy, podejmowanie decyzji najpóźniej jak to możliwe, wdrażanie najwcześniej jak to możliwe i to jest właśnie fajne. Czyli w Linie tak naprawdę nie robimy nic na zapas. To jest naprawdę bardzo fajne z filozoficznego punktu widzenia, bo my na przekór przez 3 lata robiliśmy wszystko na zapas, czyli robiliśmy pewne funkcjonalności jeszcze nie mając jakby potencjału zapotrzebowania z rynku. To trochę z innej strony, z innej perspektywy wynikało, dlatego że dostaliśmy dotację. Ona nam pozwoliła się rozwinąć, natomiast musieliśmy zrealizować wszystko, co zapisaliśmy sobie 3 lata wcześniej. Więc wiadomo, że jak plany ewoluują, natomiast z dotacjami jest tak, że to co się napisze, to trzeba zrealizować. No to realizowaliśmy to, co sobie zapisaliśmy. No i w gruncie rzeczy kompletna porażka tak naprawdę, że nas rynek nie wchłonął, w sensie, że nie zbankrutowaliśmy, to chyba tylko upór i determinacja. Aplikacja tak naprawdę, wpompowane dużo pieniędzy, 2-letni czas zespołu i można powiedzieć, że moglibyśmy ją wrzucić do kosza i z punktu widzenia biznesu to można powiedzieć, że tak naprawdę nasza praca nie miała wartości. Dlaczego nie miała? Bo produkowaliśmy dużo na zapas tak naprawdę. Okazywało się, że tak naprawdę ten zapas pompowaliśmy nie w to, co chciał rynek w tym przypadku, czyli wydmuszki tak naprawdę i funkcjonalności, które potem się nie sprzedawały. To i, no i co? Natomiast ja z punktu widzenia filozoficznego patrzyłem, że jednak nauczyła nas coś ta porażka. Wiadomo, że pierwszy milion niezbyt efektywnie się wydaje, a każdy kolejny już trochę lepiej. Więc my postanowiliśmy mimo tej porażki nasz produkt z uporem i determinacją sprzedawać. Osiągnęliśmy pewną sprzedaż, która nam pozwoliła na to, żeby utrzymać się już bez dotacji,
No i jakby, żeby jeszcze powojować o to, żeby zrobić, napisać coś od zera. Przecież bez dotacji, bez ograniczeń, nastawiając się na rynek w tym przypadku, no i podjęliśmy się próby stworzenia OpenNexusa, jak ja to nazywam, 2.0. Zupełnie od podstaw, Symfony 1.4 poprzedni, system obecny 2.3 Symfony. No i troszeczkę inaczej do tego projektu podeszliśmy niż w pierwszym przypadku, czyli podejmowanie decyzji najpóźniej jak to możliwe, to naprawdę to bardzo ważne w tej akurat linowskiej. No to tutaj wdrażanie najwcześniej jak to możliwe i to jest fajne. Czyli nie czekać, tylko wdrażać to, co potrzebuje rynek możliwie jak najszybciej. Respektowanie zespołu, no i spojrzenie na całość. No i akurat z Agile ja nic poza Scrumem nie znam tak naprawdę i nie mógłbym wam się specjalnie tutaj pochwalić. Dlaczego akurat Scrum, to potem może w drugiej części porozmawiamy. Natomiast Scrum, właśnie, zanim powiem, no to co to jest ten Scrum? Skoro Lean sobie zdefiniowaliśmy, to zdefiniujemy Scruma. Kto by się odważył? Ale to, co było, to był ogólny manifest inności, tak, to jest także i stream program. Tak, oczywiście, tak. Ja bardzo tutaj powierzchownie, ja to pokażę później na podstawie przemysłu i tutaj będę miał większe jakby pole manewru, natomiast chciałem od ogółu, żeby najpierw, a czym jest ten Scrum? Jak byście go zdefiniowali? Współpraca z klientem. Współpraca z klientem, no to właśnie odróżnia. Odpowiedzi na oczekiwania użytkowników czy klienta. I to jest kolejna zmiana filozofii tak naprawdę. Niby, że nam się wydaje, że my rozmawiamy z klientem, ale tworzymy coś, jakiś duży moduł, tworzymy, pracujemy w pocie czoła, stres rośnie, w końcu go oddajemy, no okazuje się, że jednak ten chce czegoś innego i mamy takie wrażenie, kurczę, to jednak ten rynek to nie wie, czego chce w tym przypadku, a w gruncie rzeczy to wszyscy chcą tego samego. Chcą łatwych i prostych rozwiązań, ale jednocześnie spełniających wszystkie funkcjonalności. Żeby do nich dojść, to naprawdę trzeba bardzo długo z tym rynkiem rozmawiać. Tutaj jest nastawienie na ludzi właśnie, ponad procesy i narzędzia. To trochę nie po mojemu. Jestem chłopak z Polibudy, więc jakby zawsze lubiłem i dlatego chciałem wdrożyć Scruma, bo to było na przekór mnie tak naprawdę. Musiałem iść pod górkę w tym przypadku, czyli musiałem zerwać z moim myśleniem, schematami, z pewnymi takimi właśnie, że te procesy i narzędzia to są najważniejsze w tym wszystkim, że jak Jira wdrożymy zaje fajnie, to wtedy jakby wszystko się poukłada. Jak będziemy codziennie przepytywać z zadań poszczególnych i będziemy jakby podsumowanie robić tygodniowe, czy idziemy zgodnie z Gantem, to będzie już wszystko ekstra i super. No ale okazało się, że nie. I w OpenNexusie 2.0 popełniliśmy jeszcze ten błąd. To było początki, z Piotrem akurat się spotkaliśmy, zrobił nam już takie pierwsze szkolenie otwierające. No i oczywiście i tak zrobiliśmy ten błąd, że nie wdrożyliśmy projektu Scrumu. Czyli znowu, mimo że nam się wydawało, że pewne jakby ramy i sprinty sobie rozłożyliśmy, to były takie wydmuszki. Sztuczne sprinty, które nam się wydawało, że są, ale ich nie było. W gruncie rzeczy i tak poziom stresu rósł, a skończyliśmy, wydaliśmy całą aplikację i znowu się skończyło nie najlepiej, czyli te potrzeby rynku było lepiej niż w jedynce, ale niestety nie tak, jak sobie to zakładaliśmy. No to była ta druga porażka nasza w tym momencie, przyznaję się, proszę. A czym to było spowodowane? Tak, gdy pigło za dużo, czy koja? Czy był jakiś inny powód, zły plan? To tak, oszukiwanie siebie, stworzenie planu, który tak naprawdę jak nie było to sprintowo robione i odbierane, to nam się wydawało, że ciągle jesteśmy zgodnie z planem. A tylko nam się wydawało, bo jak złożyliśmy te klocki w całość, to się okazało, że jednak no niekoniecznie, że mamy znowu tam 2-3 miesiące obsługi w tym momencie, jak to w takich projektach bywa. I brak kontaktu i wciągnięcie zaangażowania też na pewnych etapach klientów. Skończyło się to tym, że byliśmy tak nastawieni na cel, że wydaliśmy ten produkt. To praktycznie zgodnie z planem, mimo że byliśmy 3 miesiące do tyłu.
tak naprawdę. Wydaliśmy to i to był hardcore. Tak powiem, bo wyszło to w praniu, jakby klienci musieli to przeżyć i dostali nie w pełni działający produkt. No i tak przez 3 miesiące z produktem walczyliśmy, żeby pozbyć się tych najważniejszych błędów, żeby dostosować aplikację do potrzeb i to była taka już lampka ostrzegawcza dla nas. No i zdecydowanie druga postać, też związana poniekąd z iStorem, z Allegro, to akurat Krzysiek, nie wiem, nie pozwolił mi wymienić nazwiska, już nie zapytałem go nawet, więc nie będę wymieniał, w każdym razie osoba z iStora, którą znałem już pół roku, zaangażowałem go do innego projektu, poznaliśmy się, postanowiła pomóc nam wdrożyć Scrama. Rzeczywiście tak jak to powinno być. Wdrażamy go już w sumie 3 miesiące i teraz już widać naprawdę efekty. Mamy te sprinty tygodniowe, widać wartość tego produktu i klienci zaczynają w końcu to zauważać i dostają szybki feedback zwrotny. Nawet zespół dostaje od nas podczas cotygodniowych spotkań, kiedy oddają nam swoje owoce pracy, tak naprawdę mają świetny feedback zwrotny. I teraz dopiero zaczynamy wchodzić na tą jakby właściwą ścieżkę. Obiecujemy sobie, że Open Access 3.0 już będzie pozbawiony tych defektów, które mieliśmy. Czyli nastawieni na ludzi, a nie na procesy narzędzia. Działające oprogramowanie, ponad obszerną dokumentację. I to też jest kolejna mentalność, z którą musieliśmy zerwać, którą trudno zerwać, no bo jak to bez dokumentacji dokładnej, szczegółowej, ale zauważyliśmy, że czym bardziej dokładna dokumentacja, tym programista wykonuje gorzej jakby to, co mu się zleca. To jest pewien punkt przegięcia, bo po przekroczeniu którego jakby ta dokumentacja w niczym nie pomaga, wręcz przeszkadza i współpraca z klientem. Ponad formalne ustalenie, to jest kolejne. Jak to zrobić, żeby było nieformalnie z klientem, ale jednak, żeby klient zapłacił fakturę. W tym momencie tego się uczymy. W tym momencie, żeby rzeczywiście nastawić się na niego, ale niekoniecznie protokołami się obstawiać z wykonania pewnych zakresów prac, zadań, czy żeby z nim współpracować. To długa praca przed nami jeszcze. Myślę, że następne miesiące dopiero pokażą, czy się tego nauczymy. No i reagowanie na zmiany ponad dążenie za planem w tym momencie, a w Open Access 2.0 było odwrotnie. Czyli dążyliśmy do planu. Musieliśmy zrealizować plan, odhaczyć sobie kanta, że jest ok, i wtedy wydawało nam się, że zrealizowaliśmy plan. Mieliśmy takie poczucie, że idziemy do przodu, ale okazało się na koniec, że niekoniecznie doszliśmy do finału, który sobie wyobrażaliśmy. Do jakiej organizacji byście zatem, jak już mamy zdefiniowane liny RAI, czyli mamy podłoże do dyskusji, to chciałem Was troszeczkę wciągnąć. Jakiej w zasadzie, jak macie właśnie, może nie pamiętam, nie przedstawialiśmy się, w sumie mówcie Grzegorz, jeżeli to Wam nie przeszkadza. Jak mogę mówić do Was na ty, to wolę. Krzysztof, tak? Ja jeszcze chciałem Proszę. Ale koncentrowanie się na niej tylko i wyłącznie, żeby ją dobrze zrobić, bo tak, to jest super uwaga, rzeczywiście. Mi bardziej chodziło o to, że my się przedtem koncentrowaliśmy na tym, że od jakości dokumentacji myśleliśmy, że tu ma to przełożenie bezpośrednio na jakość wytworzonego oprogramowania. Wcale tak nie było. Masz rację, tak, dziękuję. Jak najbardziej. To jak ty byś, bo masz, uczestniczysz, ościerasz się, tak, z dwoma zespołami, które pracują w... No to obok. My bardziej, a ja, bo linowo mniej, linowo na... Ale ścierasz się. A jaką masz rolę? Jestem masterem. Bardziej z całego zespołu, linowo staramy się podchodzić do definicji produktów, do tego, żeby jak najszybciej weryfikować założenia i robić tylko to, co trzeba zrobić, żeby zweryfikować i
sprawdzić, że jesteśmy, że rynek tego chce. Z mojego punktu staramy się łączyć tak Lean i Agile. A masz jakieś projekty, a masz takie przykłady projektów, gdzie idealnie wpasowuje się Lean, a takie, które idealnie Agile? Czy też... To jeżeli mówimy o naszej organizacji, no to znowu podchodzimy do tego rapowania teraz. Szukamy marnotrawstw w naszej organizacji, to jakby działamy na poziomie procesu. W taki sposób. To jest taki poziom. Bardziej to waste. Nasz takie to jest waste inowe, staramy się szukać i eliminować. To w ramach takiej inicjatywy organizacji. Czyli bardziej agile do rozwoju produktu, a lean bardziej do ogarniania procesów, żeby wszystko było dobrze poukładane. Żeby energia szła tam, gdzie powinna iść, ten rozwój produktów, a nie, jak to się mówi, parafilizdę. A to mówicie coś przeciwnego, jak co przemysł mówi? Mówi, że, że to ja zaraz pokażę przykład, że w ogóle te metodyki nie da się. Albo się idzie w jedno, albo się idzie w drugą, dam też jakiś tam przykład z przemysłu, a tutaj mówicie o tym, że one mogą się, bo to jest filozofia, rzeczywiście Lean to filozofia działania efektywnego, oszczędnego, dopasowanego do potrzeb. Może jakąś korelację widzicie z wielkością firmy, że na początku jak są małe zespoły, to Scrum jest super, a potem jak jest duża organizacja, to jeszcze trzeba Lean. W małych zespołach ja uważam, że nawet Scrum czasami nie jest potrzebny. Jak jest zespół Scrum, to nie potrzeba procesu bardzo zdefiniowanego. Okej, Scrum jest lekki, ale jest w jakiś sposób opisany. W naszym stanie nie doszliśmy z małych klientów, dużej firmie został zaimplementowany Scrum. Także ciężko na takie zapytanie odpowiedzieć. Ale ani wielkość, tak, ani projekty w tym momencie. Ja nie widzę tego, może mówię, po tym przypowieści o przemyśle to będzie to dla mnie bardziej jasne. Ja nie widzę tego z tej przystępności. Tak, wydaje mi się, że z takim nastawieniem linowym można agile'ową produkować oprogramowanie. Pocieszę się, że jak czytałem odnośnie IT, to również nie widziałem, ale w przemyśle jednak są różnice i to jest fajne. Zaadoptowaliście coś z przemysłu, ale generalnie poszło to w troszeczkę innym kierunku, czyli tylko początek był podobny i wzorowanie się na pewnych założeniach, a potem to się gdzieś tam rozeszło i zauważyłem, że rzeczywiście adaptacja metodyk bezpośrednio z przemysłu, ale potem one podążają swoją stronę. Filozofia zostaje i to jest właśnie też fajne, bo tego dużo firm z branży motoryzacyjnej nie dostrzegało. Jest chociażby Toyota Lean, zaczęła tam wdrażać, powiedzmy, znaczy Deming tam zaczął ich gdzieś tam inspirować jakością. Nikt go w Stanach nie rozumiał, więc się przeniósł do Japonii. A Japonia w tamtych czasach, latach 50. Tak naprawdę nie miała przemysłu. Była auta japońskie, Toyota to tak jak chińszczyzna obecna, więc z tym się kojarzyła, więc oni byli gdzieś tam na skraju, byli też zaburzeni, no i zaczęli wdrażać filozofię właśnie efektywnego, krok po kroku zaczęli usprawniać swoje procesy. No i z myślą oczywiście o jakości, o bliskości klienta, wypracowali sobie mnóstwo narzędzi, ale pod ich filozofię działania, bo Japończycy myślą troszeczkę inaczej, trochę inaczej pracują, no zupełnie inna kultura, inna mentalność. No i potem było takie zachłyśnięcie przemysłu w latach 90. No to kopiujemy rozwiązania japońskie i wdrażamy narzędzia. W tym momencie w Solarisie też tak było. Fajne autobusy. Natomiast dwie czy trzy firmy consultingowe przed nami jeszcze. I co się okazuje? Że wdrażają narzędzia tak naprawdę, które nie pasują do organizacji. Tak, oczywiście nieprawda. Nie, oczywiście nieprawda, bo Dal mi wymieniał dysk w piątek mi wymieniał dysk i niestety jeszcze
nie zaktualizowałem sobie klucza Windowsa, proszę się nie obawiać. Mamy tylko legalne oprogramowanie. Więc teraz tak, wracając do tego przemysłu, zaczęli narzędzia wdrażać bezmyślnie tak naprawdę i gdzieś to potem się zaczęło rozłazić, bo najważniejsza jest filozofia i o tym często zapominamy, czyli do czego dążymy i do czego ma nas to zaprowadzić, a mniej ważne są narzędzia. Bo narzędzia jest w stanie sobie każdy zespół wypracować. Japończycy te narzędzia wypracowywali 40 lat tak naprawdę. Doszli do perfekcji w pewnych obszarach, bo widzieli problem. Od problemu dochodzili do tego, jak go rozwiązać. Czyli narzędziem się wspomagali w tym momencie. A u nas w Europie się trochę odwrotnie robi, czyli wdraża się narzędzia. Bo myśli się, że przez wdrożenie narzędzi wdrożymy system w tym przypadku, ale ludzie nie rozumieją i po dwóch takich wdrożeniach zostało jedno po tych firmach konsultingowych. Zostały 7 źródeł marnotrawstwa wywieszone na każdym stanowisku pracy. Po gruncie rzeczy, jak zapytałem brygadzistów, pracowników na produkcji, co to oznacza, to nie wiedzą, ale tak miało być. Przywieślili i dostali za to punkt. W gruncie rzeczy nic tak naprawdę po tych firmach nie zostało. Najważniejsze, żebyśmy się nie koncentrowali na tym, znaczy to zrobię, żeby to się nagrywa. Tak, będzie dowód. Jesteś w stanie? No już. Teraz pokazuję, czy mam bardziej synchronizowaną prawą czy lewą problemę z drugą. Tak. W tej przerwie mogę dodać, że ja się bardziej się teraz kłuło takie podejście. Takie mocno, że twoja implementacja Scruma musi być linowa. To ciekawe. Jak zacząłem czytać, to też w ogóle się pogubiłem tym, bo ja jeszcze będę musiał sobie ładowarkę podłączyć. Może śmiało, tam nie ma nic niebezpiecznego, więc śmiało. Poza nielegalne oprogramowanie nic tam nie znajdzie. Więc właśnie to jest fajne, jak ja czytałem pierwsze artykuły, to zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle o co tu chodzi tak naprawdę. Znałem to z przemysłu, wiedziałem, miałem jakąś metodykę, kiedy Lean, kiedy Agile. No i właśnie jak to jest w tym przemyśle. Postaram się wytłumaczyć mniej więcej, jak podchodziliśmy do tego przemyśle. Podzieliliśmy sobie firmy na warunki technologiczne, organizacyjne. Niska powtarzalność praca, usługi, zautomatyzowana, zmienna powtarzalność, jakaś wstępna automatyzacja, takie pierwsze oznaki automatyzacji i wysoka powtarzalność, automatyzacja tego procesu. I podzieliliśmy na stopień kustomizacji. To w ogóle nie jest moje opracowanie, tylko Krystiana Kowalskiego, akurat na Politechnice też tego doktorat robił, mam nadzieję, że się obroni. To było parę lat temu, jak pracowaliśmy. Ja nadal to wykorzystuję, bo to woli. I teraz tak, stopień kustomizacji, wytwarzanie push, to jest montaż na zamówienie, no i wytwarzanie typowo na zamówienie. Czyli tu, żeby to przydać na przykładzie, to tak, Volkswagen, wysoka powtarzalność, automatyzacja i tak naprawdę często wchodzi już wytwarzanie push na podstawie tam planów, mimo że to niby, że klient zamawia salonu, ale ma to małe odzwierciedlenie tak naprawdę w tym, jak się produkuje. I tylko klientowi się wydaje, że zamawia dany. Tutaj zobaczyłeś, że push jest bardziej podmina, a wytwarzanie na zamówienie jest bardziej ale. No właśnie. System to jest oparty generalnie na kanbanach i na systemie push produkcyjnym. Zamówienia spływały od końca. Teraz tak, żeby to jakby, żeby to teraz pokazać na przykładzie jakichś dwóch firm właśnie, żeby zrobić kontrast. Volkswagena, natomiast chociażby Solaris, niska powtarzalność, jesteśmy w tej ćwiartce, bo praca, znaczy produkcja zupełnie przeciwstawna do Volkswagena. Tutaj na przykład serię, nie wiem, tam wtedy produkowano, jak robiłem projekt, 620 aut Volkswagen dziennie, a w Solarisie 1000 rocznie w tym przypadku i pod indywidualne zamówienia. I teraz tak, wytwarzanie typowo na zamówienie w tym momencie. I teraz to, jak produkujemy główny produkt,
To jest jedno w tym przypadku. A to jak potem sobie zorganizujemy logistykę zaopatrzenia, bo jeżeli chodzi o dostawy na przykład w Volkswagenie, one były typowo just in time robione, czyli jednak były, ten proces był tam panowa logistyk, główny operator logistyczny, był, jak już było ułożony plan produkcji, ale plan produkcji wynikał, często był push, czyli oni mieli tak, w tym momencie plan produkcji nastawiony na to, że mają jakieś takie swoje, ilość aut, modeli aut, które mogą wyprodukować. Oczywiście poszczególnych modeli z klimatyzacją, bez klimatyzacji, z różnymi wariantami w tym momencie. I nawet jak klient zamawiał sobie wariant, który jest mu teraz potrzebny, to oni, już nie mieli na to miejsca, to go potrafili wstrzymać na tam powiedzmy 4 czy 5 miesięcy, a w tym momencie produkowali inne auta, żeby wypełnić swój, zoptymalizować ten proces produkcyjny. Czyli produkowali auta na plac, mimo że nieraz byli klienci, którzy na nie czekali. I teraz tutaj, żeby tutaj jakby to wyjaśnić w tym momencie ten stopień kustomizacji. Tu jest wysoka kustomizacja, tu jest niska kustomizacja, czyli bardziej przez ten stopień można rozróżnić. Wysoka kustomizacja to dopasowanie do potrzeb klienta. Czyli tu nie mamy wpływu tak naprawdę na to, od innej strony, nie mamy wpływu, jaki produkt dostajemy, bo tak naprawdę on jest katalog. Możemy tylko sobie wybrać warianty rozwiązania. A tu współtworzymy rozwiązanie, czyli tu klient ma wpływ, nie wiem, coś jednostkowego, jachty jakieś robimy, to tak naprawdę najpierw od projektu się zaczyna, klient ma swoją koncepcję, ma swoje rozwiązania, my adoptujemy to i wytwarzamy dokładnie pod jego zamówienie. Czyli tutaj kustomizację bym rozumiał bardziej przez to, jak dopasowujemy produkt do potrzeb klienta. Ale wracając do opinii, masz rację, jest typowo już nastawienie na to, żeby tylko Volkswagen nie był typowym przypadkiem Lino. On nigdy Lino nie wdrożył. On miał swoje jakby, miał pewne narzędzia linowskie, ale Lino jako filozofii nie wdrożył swojej organizacji. Jednak tam było przekonanie, że ta... No dobrze, Niemcy są dosyć dobrze zorganizowani, są troszeczkę przeciwległym. Tutaj u Japończyków dominuje tak naprawdę prawa półkula mózgowa, a u Europejczyków lewa półkula mózgowa. Niemcy są bardzo poukładani, analityczni, a Japończycy z kolei potrafią kreować, potrafią dużo wizualizować sobie, jakby przez to te wszystkie narzędzia są nastawione na to, żeby wizualizować, co nie znaczy, że pewnych narzędzi nie możemy używać w jednej czy w drugiej filozofii, ale żeby tu dobrze wyjaśnić te przeciwstawne Solaris, powiedzmy, że Volkswagen w tym momencie. Volkswagen może być tu, a może być również i tu, w tym miejscu, to jest nieistotne, natomiast przypiszmy go w segmencie 9, Solarisa w segmencie 1. I różnice, dlaczego tu Agile? Dlatego, że w filozofii jakby tego podejścia zwinność tutaj była najistotniejsza, czyli tak naprawdę zorganizować projekt, to polega na tym. Mamy projekt z rynku, musimy się świetnie zorganizować wokół tego projektu, nawet kooperantów zaprosić, czy kogoś, kto go będzie z nami realizował i wytworzymy go. Tu natomiast w linowskim podejściu to było wszystko oparte, w ogóle Toyota na czym oparła całą filozofię, bo o tym się często zapomina, na standaryzacji. Czyli bardzo mocno zestandaryzowała swoją konstrukcję, zaczęła używać powiedzmy jak najmniej części, jak najmniej różnych elementów złącznych, żeby one były powtarzalne. Później powielano to w kolejnych autach, jak produkowano, czyli jakby źródło Lina to jest standaryzacja, a źródło Agile jest przeciwstawne. Tu nie ma żadnych standardów, tu mamy potrzebę rynku i trzeba ją zrealizować. Trzeba dobrać tak zespół, trzeba tak poukładać klocki, żebyśmy byli w stanie to wytworzyć. Czyli stąd się wzięły te przeciwstawne metodyki w przemyśle. Jedna nastawiona na tym, że mamy dobrze poukładany proces w tym momencie, mamy pewne też podejście, podobne zresztą jak tutaj w wytwarzaniu Lina, te zasady powiedzmy. Zaczynamy od klienta, największą wartością jest klient, produkujemy dokładnie tyle, ile chce rynek w danym przypadku, taki klasyczny Lin. Czyli produkujemy rzeczywiście już w produkcji tylko na zamówienie, a nie produkujemy na stan. Natomiast właśnie różnica pomiędzy tymi metodykami w przemyśle polegały na tym, że
właśnie w linie nastawiamy się na standaryzację i od tego w ogóle wychodzimy, a w Agile się nie da. Bo nie dało się zestandaryzować autobusu, dlatego że specyfika sprzedaży tam była taka, że to było oparte na przetargach. I co wymagania przetargowe były troszeczkę inne. Każde miasto miało swoje upodobania, swoje wykładziny, w ogóle swoje rozwiązania, zupełnie inny, nawet inny rozstaw siedzeń, nawet inne silniki, bo Niemcy preferowali niemieckie, coś tam jakieś inne, różne jakby specyfika wymagań sprawiała, że albo podchodzisz do danego przetargu i realizujesz go według tego, co ci narzucają, albo po prostu go nie realizujesz. W przemyśle motoryzacyjnym wręcz odwrotnie. Dochodzi do tego. Nawet Bill Gates powiedział swego czasu, żeby przemysł motoryzacyjny poszedł w tym kierunku, co nowe technologie, to byśmy modułowo już produkowali dawno auta i byłyby przynajmniej dwa razy tańsze. To już następuje. Tego następowało przez to, że Volkswagen przejął Seata, powiedzmy jeszcze Skodę i inne jakby marki zaczęły się gdzieś tam łączyć ze sobą. Zaczęto powielać rozwiązania, które już się raz wypracowało na pozostałe rozwiązania, natomiast być może doczekamy się takiego, że tak jak składamy sobie w tym momencie komputer, wybieramy dysk twardy do niego, RAM, obudowę, to mam nadzieję, że dojdzie do tego w przyszłości. Być może, że będziemy tak sobie składać auta, że sobie wybierzemy silnik, że wybierzemy sobie typowy. Podaje się tutaj zabawnego, to, że możemy sobie komputer tak włożyć, to wynika z tego, że jest standaryzacja interfejsu. Dokładnie. Z tymi komponentami. Tak, i najlepsza, bo Agile nie jest dobre wcale. W tym momencie tylko jest zwinne, jest nastawienie na projekt. A tam jest dużo marnotrawstwa. Właśnie Agile ma samo w sobie marnotrawstwo, bo nie mamy powtarzalności tego procesu. Jak produkujemy coś, tysiąc aut mamy do produkcji i widzimy, poukładamy sobie, podział pracy w Volkswagenie wygląda tak, że jedna osoba przykręca tylko cały dzień śrubę. A zakres pracy pracownika na linii w Solarisie, że raz przykręca śrubę, a innym razem montuje klimatyzację, jeszcze innym coś jeszcze innego, więc zakres pracy ma dużo większy, więc możliwość popełnienia błędu. Problemy z zapalaniem się autobusów, inne kwestie, bo to jest jakby nie ta skala, to nie tylko Solarisy, czy też MAN, czy inne marki, mamy ten sam problem w tym przypadku, więc właśnie w przemyśle szukano takiego rozwiązania, gdzie dojdziemy do tego, że klient będzie miał wybór, ale będzie duża, bo tego nie było w branży motoryzacyjnej autobusowej. Trzeba było łączyć coś, co nie było modułowe w założeniu w tym przypadku, czyli nie miało pewnych jakby standardów. I jak dojdziemy do takiego rozwiązania, że rzeczywiście zestandaryzujemy, że będą określone skrzynie biegu, które będą pasowały, czy też silniki, czy inne rzeczy, to dopiero w tym momencie uda się stworzyć coś, co nie będzie miało w sobie, jakby nie będzie drogie, ale będzie rozwiązaniem, gdzie będziemy mogli sobie zaadoptować i stworzyć własne auto. W przypadku z różnych klocków i modułów poskładać to jak klocki Lego. Bo w Agile'u właśnie jest nastawienie na to, że nie koncentrujemy się na procesie, bo za chwilę będziemy produkować, tam było na przykład, żeby oglądać, zobrazować przykład, na magazynie było w Solarisie 70 tysięcy pozycji indeksowych, z czego jak robiłem analizę rotacji, to 7 tysięcy rotowało. 63 tysiące były tylko poddane projekty, a potem już nic się nie działa, bo uwaga nie było odwrotnie. Jak robiłem analizę rotacji zapasu, no to 90, ponad 5%, czy nawet 90 więcej rotowało cyklicznie. Tylko tam te 5% to były jakieś tam rzeczywiście indeksy, które są rzadko wybierane, czyli odwrócona zupełnie proporcja. I Agile jest jakby tylko próbą zorganizowania się w chaosie i stworzenia czegoś jakby jak najlepiej dopasowanym do potrzeb klienta produktu. Natomiast ono w sobie kryje marnotrawstwo, dużo marnotrawstwa. Robimy coś po raz pierwszy albo nie powtarzamy tego w tym przypadku. Nas to wchodziło. Powiedzmy, jeżeli mieliśmy produkcję często 5-10 autobusów w serii, była cała seria, bo jakieś miasto zamówiło sobie 50 autobusów, produkowaliśmy to w X czasie. To jak się okazywało, jak produkowaliśmy 150 kontraktów autobusów dla Warszawy, to pod rząd okazywało się, że potrzebowaliśmy 60% X czasu w tym momencie na produkowanie tak naprawdę tego samego produktu, bo już była ta skala, była powtarzalność,
a na powtarzalności tkwi też jakość, bo jeżeli coś powtarzamy i to sobie rozpracujemy, to w tym momencie jakby jesteśmy w stanie to zrealizować w dobrej jakości. Czyli Lean było taką odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, tam gdzie jest właśnie taki typowo na zamówienie, gdzie jest niska powtarzalność, tam trzeba się organizować w takie grupy, nawet z kooperantami takimi współpracować, że jesteśmy w krótkim czasie w stanie zrobić dany projekt, podjąć go, zrealizować i nie patrzeć nawet na marnotrawstwo. Marnotrawstwo tam już jest z góry trochę zapisane w tym przypadku, no ale a z kolei Lean to gdzie sobie ten proces już rzeczywiście poukładamy, jesteśmy w stanie zrobić bardzo, bardzo dużą skalę do tego i właśnie to, co tego brakowało Wilcowi, że przemysł na przykład motoryzacyjny nie poszedł w tą modułowość, żebyśmy byli w stanie i produkować, i ten wykres już by stracił na znaczeniu, bo byśmy byli w stanie produkować, zupełnie inaczej by się przemodelował, byśmy byli w stanie produkować na zamówienie, a jednocześnie nie byłoby marnotrawstwa. W tym momencie produkowalibyśmy Lean w tym przypadku, czyli nastawienie na proces. I to jest jakby ta główna, główna jeszcze mam to chyba, że to jest właśnie. Zrobiłem, wytłumaczę mniej więcej, na czym polega od strony analitycznej. Bo jak się zapasy zmierzy w przedsiębiorstwie, to ja wiem, czy one jest Lean czy Agile. Nawet tą stronę. Czyli po rotacji zapasu już wiem, w jakim kierunku podąża firma. Nawet nie muszę, często chcę przed spotkaniem z zarządem firmy analizę zrobić szybko, żebyśmy byli w stanie tak naprawdę wiedzieć, jaka jest specyfika i profil firmy. W logistyce mamy dwie takie analizy, Pareto ABC i XYZ. Pareto to w skrócie, że 20, była akurat 9%, ale w modelowym przykładzie 20% waszych firm w życiu generuje 80% satysfakcji. Czy też 20% rzeczy w szafie waszych żon, dziewczyn jest noszony w 80% czasu. W tym momencie jakby zrobiły sobie... Ja też nie kosztuję 80%. Tak. 80% kosztuje 20, może takie niepopularne, ale 20% pracowników generuje 80% wartości. To nie znaczy, że grupa A, B i C pracowników jest bez wartości. Bo jakby jej nie było, to nie byłoby całego. Jak to mamy do zapasów. Są na przykład silniki, które kosztują, jest ich niewiele części, powiedzmy kilka w autobusie, generuje 80% kosztów. Ale to nie znaczy, że bez tej C, czyli jest 50% pozycji asortymentowych, które generują tylko na przykład 5% obrotu wszystkich. To nie znaczy, że bez tej śrubki jesteśmy w stanie wytworzyć produkt. Tak samo bez pracowników, którzy się nie pokazują, nie stanowią takiej wartości, jesteśmy w stanie dobrze wytwarzać oprogramowanie. Ja to mówię na przykładzie dwóch programistów, jak zespoły budujemy teraz. Jest programista, my z diskiem operujemy najczęściej. Profilujemy według tego, co lubisz najbardziej, co lubisz najmniej, jest takie 28 pytań. Pod tym względem staramy się zespoły budować. Chodzi o to, że są osoby, programiści, którzy mają bardzo wysokie, są cztery profile, jest orzeł, papuga, gołąb i sowa na tym dysku, tak jak te ptaki mają usłubienie. Każdy z nas ma dwa dominujące w tym przypadku. I powiedzmy, jest orło, sowa, taki profil Diablo, czyli to jest osoba, która orzeł to zawsze dąży do celu, jest w stanie poświęcić wszystko, żeby zrealizować cel, a sowa to osoba skrupulatna, dokładna w tym momencie. Mamy doświadczenia z tym, że są często profile właśnie typowo programista orzeł, który jest w stanie tak naprawdę znaleźć rozwiązanie na każdy problem, jest w stanie dojść, ale nie jest w stanie dopieścić tego rozwiązania, czyli nie jest w stanie wydać to tak, żeby zadowolony był klient i wtedy jest potrzebny programista, który ma naturę bardziej tutaj usposobienie, powiedzmy, sowy, ma dominację sowy, jego pracy nie będzie widać. On się skupi na detalach w tym momencie, ale bez detali ten produkt nie jest aż tyle warty w tym przypadku. Czyli gdzieś to trzeba wyważać. Nie jest tak, że jak jest 20% pracowników, to generuje 80%, to trzeba zwolnić tych 80%, bo bez tego by firmy najzwyczajniej nie było i każdy by pchał wózek, ale okazałoby się, że wózek jest pusty.
No i w skrócie tak. A to Pareto, czyli ona wartościuje nam zakupy, a XYZ to rotacja. Rotacja na przykład projektów, które są realizowane, może też tego odnieść. I tak, jest, tu jest 9% pozycji, które generują 90% obrotu. Jest 29% pozycji w tej analizie akurat, które generowały 9% obrotu. I było 62% pozycji, które generowały 1% obrotu w zapasach. Jak byśmy mieli z Agilem do czynienia, to wykres wyglądał XYZ tak. 1,3% pozycji indeksowych rotowało w X-ie tylko w 3%, a X to rotacja na poziomie od 0 do 25% przyjęta. Czyli jesteśmy w stanie to ogarnąć, jesteśmy w stanie to mierzyć, jest to przewidywalna rotacja. Czyli jakaś część, która nie występuje prawie że w każdym pojeździe w tym przypadku. Nieważne jest, jakim będzie wariantem, to akurat ta część znajdzie się w każdym pojeździe. Potem jest rotacja Y, to jest taka, którą mierzymy od tam 25 do 60, czyli zmienności zużycia. Już jest bardzo duży i już jest takie trudno to uchwycić. No i Z to jest coś, co występuje w ponad 60% odchyłkami. Czyli nie jesteśmy w stanie w ogóle pod projekt. Jest dany projekt, to wstawiamy do auta, a nie ma projektu, to nie. Tak wygląda Agile, a Lean by wyglądał zupełnie odwrotnie, bo oparty byłby na standaryzacji. Czyli większość by była w X-ie, niewielka rzecz byłaby w Y-ku, a bardzo malutka w Z-ach w tym momencie, bo standaryzujemy, dopasowujemy i to w przemyśle jakby. A w IT, jak zobaczyłem, i właśnie to jest ta pora na dyskusję, jest zupełnie odwrotnie, bo po prostu traficie jak wyłączyć metodyki i je uzupełniać w tym przypadku. I co, jak się odniesiecie do tego w przypadku właśnie przedstawionego? Jak to z Waszej perspektywy wygląda, jakbyście to przełożyli na swój obszar właśnie w IT? Pierwsza przyczyna taka, że wytwarzanie programowania w nazwie nie jest produkcją. Masz rację, bo są to usługi, a tam też są towary, to nie było zamknięte, ale to jest typowo usługa. Czy produkcją, ja produkcją to nazywałem produkcję autobusu, samochodu, bo to jest typowa produkcja, ale czy autobusu to jest produkcja, to jest bardziej montaż, a montaż to jest złożenie powiedzmy czegoś, gdzie dużo jest jednak usług towarzyszących, żeby coś jakby zrobić. Czyli też już zaczyna być tam dominacja usług. W wytwarzaniu programowania jest tak, że to są praktycznie głównie same usługi w tym przypadku. Chyba, że montujemy jakieś gotowe oprogramowanie, komponenty oprogramowania, to możemy to utworami jeszcze nazwać, połączyć to w tym momencie. Ale to jest rzeczywiście fundamentalne rozróżnienie, ale jednak zaadoptowaliście Lina i Agile'a z produkcji. Z tego jakby, czy chcecie, czy nie, powstały dwa obozy gdzieś tam kiedyś, ktoś szedł w Lina, ktoś szedł w Agile'a, a nagle gdzieś tam się okazało, że w pewnym momencie to się łączy, czyli jakieś punkty wspólne ktoś zauważył, skoro poszedł w tym kierunku. Jak to jest właśnie z waszej perspektywy? Ja mogę z doświadczenia w mojej opinii powiedzieć na przykład, że Kanban inspirowany systemem produkcyjnym i nowym sprawdza się, jeśli chodzi o pracę administratorów, że generalnie jednak ta praca jest bardziej powtarzalna i poddająca się automatyzacji. Nie jest właśnie taka produktowa. Nie wytwarzają nawet produkty. Tylko mają pewne zadanie, które sobie mają jakieś właśnie, tak naprawdę są usługodawcami dla pozostałych zespołów. I to jest ta zbieżność, czyli jest powtarzalność pewnych zadań. Ubieramy to w system Kanban, który nam pozwala jakby wywoływać, jakim zadaniem mamy się obecnie zajmować, żebyśmy nie mieli w toku zbyt wielu zadań. Ja bym też wprowadzić to zrozumienie na tą pracę ciągłą, która jest na tą iteracyjną sprintami, która jest budować z tego aspektu infekcji produktowej, gdzie wszyscy co pewien czas wypuszczają, dodają wartości do istniejącego produktu, to jest problem nowy, ale cały czas po tym sprincie na założeniu skramowym to ma być działające. Prawda? Ale to jest jak utrzymanie. Nie można zamrozić sprintu na tydzień czy na dwa, bo czasami system przestaje działać, trzeba zareagować od razu w pracownictwie. Tak, to po prostu można by otworzyć, przyjąć mikrosprinty, które trwałyby godzinę, na przykład czy pół godziny, ale no to pytanie, czy to jest jeszcze agile i praca sprinta, czy... Dlatego to jest właśnie Lean, to jest kanał, tak, to flow.
Ale my tak mamy, że powiedzmy zajmujemy się danym sprintem. W tym momencie pada oprogramowanie, czy jest gdzieś problem, to przerywamy. W tym momencie staramy się to robić jak najrzadziej. Ostatnio się udaje nawet. Monitorujemy to, więcej ile było takich przerw w sprincie, ale rzeczywiście jak coś się dzieje, jakby, czyli trzeba skoncentrować wszystkie zasoby wtedy na rozwiązaniu konkretnych problemów, które gdzieś tam wynikły. Bo wiesz, że przemysze jest ustandaryzowane i taki też można przejąć, że tymi ustandaryzowanymi elementami są biblioteki i frameworki. Tylko że w odróżnieniu od przemysłu u nas wszystko do wszystkiego pasuje. Więc w budowie autobusu nikt nie powie, że chciałbym mieć szybę dach i niech będą takie właśnie drzwi, które się są rozsuwane. A w IT jest to całkiem realna codzienność. Ja to cię zdziwię, bo właśnie wybierali. Właśnie o ile w samochodach nie, to szejkowie na przykład z Emiratów Arabskich powiedzieli, że tutaj ma być miejsce siedzące, ma być kurtyna powietrzna, bo tu szejkowie będą siedzieć faceci, a tam kobiety i pozostali, czyli bez miejsc siedzących, po prostu miejsca dla tani. Zupełnie był zaprojektowany i wytworzony autobus pod te potrzeby. Inne wejścia, inne wyposażenie w środku. Kobiety oczywiście nie miały miejsc siedzących i innych. Także w autobusie nie ma w gruncie rzeczy, że niemożliwych rzeczy. No, znaczy nie ma tak, że nikt to się nie zdarza, ale mam wrażenie, że w IT to jest częstsze, że częstsze. Znaczy, no wiesz, prosty przykład to jest wczesny wtem do aplikacji, single page application. Tam się przeładuje i jest w ogóle świetna, bo jest HTML5 i JavaScript i to wchodzi mocno w wymagania. No ale to jest jakby jeden opis Rich Client Platform, który tam mieliśmy kiedyś, był Eclipse, i lepiej jest lepiej budowanie się na aplikacji, która dokładnie ma cechę aplikacji instalowanej, ale w przeglądarce. No, ale taką pracę użytkownik pamięta, dlatego chcę mieć deskopową aplikację w przeglądarce. Ale mamy często jakieś sprzeczności. No ale to też jest nasza wina, że nie mówimy, że to jest niemożliwe, albo to będzie trwało 3 razy dłużej i 3 razy tyle kosztowało. Wszystko do siebie pasuje. Tylko jest projekt fix price. Wiesz, nie produkcja autobusu to jest pewnie dość większy temat, fizycznie jest pewnie ograniczone, nie? I tak nie, zupełnie, bo technologia samochodów tak, jest tam powiedzmy spawalnia, jest lakiernia i potem jest montaż, jest tam 5 linii montażowych już Volkswagenie i jak już coś nawet auto jak wejdzie i jest defektem, to montuje się w niego części, żeby one zeszły i potem się je tnie na koniec procesu produkcyjnego. W tym przypadku albo się wykorzystuje, jeżeli jeszcze tak, tam jest dużo sprzeczności. Akurat ja mówię tylko z Volkswagena, jak to jest w Poznaniu w tym przypadku. Natomiast w branży autobusowej linia polega na tym, że jest linia, to znaczy w zasadzie to są dwie linie, po których jeździ autobus i są brygady, które biorą narzędzia w rękę, części pod pachę i właśnie jak na ich stanowisko podjeżdża autobus, to wchodzą do autobusu i zaczynają coś montować. W tym momencie jest przepychany ten autobus dalej, gdy skończą w tym przypadku, więc to jest mocno elastyczne, wbrew pozorom oparte na pracy ludzi, ale właśnie bardzo duże wyzwanie tu było, bo ty powiedziałeś, że bardzo często i nie mówimy, czy... Mam pytanie, bo tutaj mieliśmy sobie małą salę zerwowaną na tą S121, do której państwo macie salę? Do 19.30 była zerwowana. Do 19.30? Tak. Dobra, czyli tak porozumiem. Dziękuję bardzo. Więc tutaj było pytanie, czy mówicie użytkownikowi, jakie ma rozwiązania wybierać, czy też nasuwacie, bo to jest sztuką właśnie, w usługach szczególnie, bo klienci lubią koncentrować się na wodotryskach. Nasze doświadczenie pokazuje, że oni z 90% ABC Pareto możemy wykorzystać. 20% funkcjonalności systemu jest wykorzystywane w 80% przypadków. A znajdziecie 1% funkcjonalności systemu, znaczy znajdziecie 50% funkcjonalności systemu, która jest wykorzystywana w jednym procencie w tym momencie. I my się na tą pułapkę złapaliśmy przy jedynce Open Access 1.0, że stworzyliśmy bardzo dużo funkcjonalności. Tak naprawdę tylko potem one, produkt stał się skomplikowany i wbrew pozorom one nie dały żadnej wartości.
Tak, no to jest właśnie na to połączenie między Egerem a Rubą, jak to się właśnie w ten sposób, że znaczy Lin, tak jak ja rozumiem, to Lin przy produkcji wynalowania jest takiego od administracji, to jest to podejście takie, że nie produkujemy waste'u, tak? Nie produkujemy tych 50% rzeczy, które są, nam się wydaje, że są niezbędne, nie robimy cold-plakingu, bo nam się wydaje, że tak będzie fajnie, bo nam się wydaje, że klientowi się będzie podobało. Tylko robimy minimalne przyrosty, które takie, żeby sprawdzić. Tak? Ja to sprawdzam, to nie sprawdzam. To jest kolejne rzeczy, to nie sprawdzam. I trochę tak eksperymentując, robimy tylko te rzeczy, które są potrzebne. I tutaj, znaczy Lean IT, taki jak jeszcze produkty, produkowanie programowania, to taki Lean jak startup. To przykład nie czytał, generalnie chodzi o to, żeby robić, eksperymentować, tak? Czyli małymi krokami sprawdzać, czy mój pomysł jest dobry, żeby robić dobre rzeczy, a nie robić rzeczy dobrze. To się ładnie rzeczy, ten taki idei produktowej, co robimy, i agile jako sposób produkowania czegoś, które jest chaotyczne, ciężko ogarnialne, chodzi ogólnie. A ja się zacząłem zastanawiać. Mogę tutaj? Proszę. Bo ja co prawda nie pracuję ani z Agile'a, ani z Lean, raczej to wszystko z nas opowiedzieć, ale im was tak dłużej... Jeszcze. Im was tak dłużej słucham, to mam wrażenie, że Lean to jest ewidentny przykład, znaczy idealnie by się to sprawdzał w takich rozwiązaniach jak oprogramowanie pudełkowe, gdzie są duże rygory prawne. Bo to te rygory prawne typu, nie wiem, właśnie oprogramowanie finansowo-księgowe, gdzie to jest ten standard. Co prawda Ministerstwo Finansów z tym standardem czasami ma duży problem, bo samo nie jest w stanie spełnić własnych standardów, ale to jest coś, co jest narzucane i niezależnie jak gdyby w którą stronę pójdziemy, to musimy to minimum spełniać, bo inaczej po prostu program nie spełnia warunków jak gdyby do tego, żeby na nim pracować w sposób zgodny z przepisami. A super myśl, właśnie mi też przyszło do głowy, czy nie możemy tego odnieść tak, że jest firma, która wytwarza właśnie to programowanie księgowe, nieważne jakie, wydaje kolejne Windows, powiedzmy XP i tak dalej, te kolejne wersje. Czy tam rzeczywiście nie jest to filozofia bardziej zbliżona do linowskiej, gdzie mamy jakby tworzyć to oprogramowanie, ale mamy dużą skalę, tak? Mamy duży pogląd, uczymy się, wyciągamy wnioski w tym momencie, produkujemy na bardzo szeroką skalę oprogramowanie i podchodzimy linowsko do tego, bo optymalizujemy te nasze procesy, żeby ta aplikacja była coraz lepsza, żeby system operacyjny był coraz lepszy, żeby spełniał oczekiwania, a podejściem na przykład agile'owym jest podejście chmurowe, gdzie jednak budujemy i zmieniamy, co rozwijamy tą aplikację pod potrzeby rynku. To jest jakiś, to nasz produkt chociażby w tym momencie, platforma zakupowa, która ewoluuje, która jest dopasowywana do potrzeb zmieniającego się rynku, gdzie to jest dynamiczny rynek, tu bardziej stałe standardy ustanowione i gdzieś tam ten rozwój systemów operacyjnych, a to tak naprawdę od drugiej strony, od strony rynku. Czy to nie jest tak? Wydaje się, że oprogramowanie może jest dziwnym obszarem, ale już w 2000 roku, jak się ukazała pierwsza książka Kenta Becka na temat Extreme Programming, to jedna z zasad była design for today, not for tomorrow. Projektuj na dzisiaj, a nie na jutro. I też minimalizacja tej dokumentacji i tak dalej. I to w procesie jest właściwie jakby linowskie podejście. A zwinność to jest wynika właśnie z tego linowskiego podejścia, bo jeżeli ja nie robię niepotrzebnych rzeczy, czyli za dużej dokumentacji i tak dalej, to jak przychodzi zmiana, to ja mam mało do zmienienia, bo ja mam tylko kod i przypadki testowe. Prawda? I w ten sposób łączy się w oprogramowaniu zarówno to produkcyjne, ta produkcyjna zwinność, czyli agility i ten lino. Ja tutaj też komentarz, mianowicie tutaj ta duża skala w przypadku tej dużej liczby użytkowników programowania nie przekłada się w tym przypadku na lina, bo to nie jest jak przemyślę, że ja teraz mam do wyprodukowania milion kopii Windowsa, tylko ja to piszę raz, prawda? Zaleta jest taka, że ja to kopiuję potem, prawda? Wydaję milion kopii, ale robię raz. Czyli ja tutaj analogicznie zastosował do przemysłu, gdzie mamy tam właśnie milion samochodów do wyprodukowania.
Zatem też chyba wydaje mi się, że właśnie różnica między przemysłem a wytwarzaniem oprogramowania jest taka, że jakby w wytwarzaniu oprogramowania bardzo ważny jest ten czynnik ludzki, tak? Czyli na przykład jeżeli mamy fabrykę autobusów i mamy jedną metodologię i mamy dwa zespoły i nauczymy ich tej metodologii, tego podejścia, to one prawdopodobnie wyprodukują te autobusy w bardzo podobny sposób. Natomiast mając dwa zespoły IT, tą samą metodologię, dwa zespoły mogą produkować ten sam produkt, ale który działa, wygląda i znaczy może wygląda nie, ale jakby te wnętrza jest zupełnie inne. To czy nie jest tak, że właśnie Agile jest bliższy usługą IT wytwarzaniu, a Lean jest bardziej nastawiony na to, żeby optymalizować pewien proces już w większych organizacjach? Czy nie jest tak z kolei? To jest pytanie moje. Otwarte. Połączyły się. No właśnie, dwa nuty się połączyły ewidentnie. Jak czytałem właśnie, to też mnie to pierwsze, to mnie zdziwiło, że tu jest jakby poróżnienie w przemyśle i to zdecydowane poróżnienie metodyk, a tu jest jakby... Przedtem sobie utożsamiałem, jak... Bo ja nie znając się jakby, nie mając doświadczenia w IT, to jak sobie czytałem o zwinnych i Lean Agile, zacząłem czytać, no to utożsamiałem to przez moje filtry. W tym momencie, no to zacząłem sobie tworzyć różnice i w końcu się gubiłem w tych modelach. Dochodziłem do wniosku, że coś jest nie tak, albo to czegoś nie rozumiem, a to rzeczywiście poszło tak, że żeby produkować Lean trzeba być, znaczy żeby produkować zwinie trzeba być też Lean. To jest bardzo ważne. Tak. I to jest jakby... To jest to. Był Lean inny, trzeba być... Ja chciałem jeszcze jedno powiedzieć. Wydaje mi się, że sposób oprogramowania, jakby, ponieważ tutaj moim zdaniem nie występuje efekt skali, bo się ze mną nie zgodzi, ale to będzie 5 milionów, to jest specjalnie nie ma znaczenia dla sposobu twórczego. Natomiast jednak ten rynek oprogramowania jest dosyć dynamiczny, jest duża konkurencja, jest niezbędna. Praktycznie myślę, że w przypadku każdego produktu software'owego, jaki jest wydawany, czyli nawet jeżeli to jest finansowo-księgowe oprogramowanie, to jest z kolei prawdopodobnie bardzo często realizacją jakiejś ustawy, i również trzeba mieć tą zdolność natychmiastowego wydania nowej wersji. Także tutaj po prostu mam wrażenie, że w przypadku oprogramowania tylko i wyłącznie jest zwinna metodyka wchodzi w grę. Jeśli ktoś się nie zgadza, to tak proponuję. To jest jeden film, który jeszcze próbują robić waterfallem z szerokimi planami. Niektóre nawet doszło sukces, podobno. Tak słyszałem. Na pewno jak są fundusze unijne i albo inne źródła finansowania i trzeba się rozliczyć planem. To nie ma się... Sukces komercyjny. Wchodzą fundusze, to wiadomo, że ta konkurencja już jest zaburzona i trudno porównywać cudzysłowie sentiment, która wzięła większość kosztów z Unii, a która rzeczywiście na rynku musi te pieniądze zdać. No to jest też trudne dla tych firm, które dla konkurencyjności. Firma, która pozyskuje środki, ma przewagę. W tym przypadku nad firmą, która nie pozyskuje środków z funduszy w tym przypadku. No i jeszcze globalna konkurencja do tego. No, trudno konkurować, nie, automapie trudno konkurować z Googlem w tym momencie. Coś bezpłatne kontra płatna aplikacje, więc tym bardziej ta zwinność. Masz rację, nawiązując do Twojej uwagi, że rzeczywiście w IT jest tak, że nieważne co się produkuje, program księgowy czy nie, to trzeba być zwinnym. Bo to się tak dynamicznie zmienia. Ja chociażby po systemie księgowym, który kupiliśmy, tam w 2011 zaimplementowaliśmy Optimę jako marku. No strasznie skomplikowany system, w ogóle nie spełniający potrzeb mojej organizacji, ale że księgowa musiała pracować na tym przy okazji, no to okej. Natomiast szukałem rozwiązania, no i Komark wpadł potem na rozwiązania pośrednie i zrobił coś dla małego biznesu, co pozwala jakby wystawiać faktury i generować to, co najważniejsze. I dalej te dane są przekazywane do systemu księgowego, no, gdzie już jest bardziej skomplikowany interfejs, gdzie księgowa jest w stanie odzorować wszystkie procesy, które zachodzą. No to długo trwało na tym rynku, zanim firmy doszły do wniosku, że przeciętny Kowalski się pogubi. Czasami ja się musiałem systemu uczyć kilka dni, a i tak do końca, bo przez 3 lata użytkowałem i go do końca nie znałem. W tym momencie mało tego księgowa również robiła to na czuja, czyli mówi, że zrobi 2 razy i będzie wiedziała, w który sposób. To pokazało, że te firmy do końca zwinne wtedy jeszcze nie były. Ale teraz obserwuję taki trend. Nie wiem, czy chmura przyczynia się do tego, czy chmura kompletnie nie ma z tym wspólnego, ale gdzieś tam od 3 lat obserwuję ten trend, że firmy
bardzo dynamicznie zmieniają interfejsy, one się stają coraz prostsze, łatwiejsze, przyjaźniejsze. W tym momencie zauważam to pozytywny aspekt. No, po naszym systemie, jak porównuję OpenXa 1.0 i OpenXa 2.0, to naprawdę różnica jest znacząca dla użytkowników. Prostoty użytkowania dwójki nad jedynką. No i tak jeszcze nie jest to, do czego dążymy, natomiast oczywiście widzę różnicę. Czyli podsumowując, nie widzicie w IT jakby różnic pomiędzy tymi, one się wręcz uzupełniają, te metodyki. O ile przemysł wyszedł w dwóch różnych kierunkach i rzeczywiście albo ktoś był bardziej lean, albo był agile, bo to zależało od specyfiki firmy, tak tutaj jakby najpierw trzeba być oszczędnym, a potem jeszcze dołożyć do tego zwinność w tym momencie i mamy już jakby sukces murowany. A jak słuchacie klientów, jak to... Ja bym chciał jeszcze wrócić do tego, co powiedziałem, bo zgadzam się co do zasady z tym, co tutaj zostało powiedziane, że te metodyki się jakby ze sobą łączą i tak dalej, ale według mnie na poziomie jakby filozofii pewnej działania, tak jak Krzysztof powiedział, że jest pewna filozofia eliminacji i strat, jest to filozofia nowa, a dziś pod spodem funkcjonuje framework skramowy, w którym wytwarzamy oprogramowanie. Ale jeśli spojrzymy na takiego czystego kanbana, jakby bardzo duży nacisk jest tam kładziony na to, żeby zainteresować się procesem, który funkcjonuje w ramach tego jakiegoś tam procesu, tak? Jakimś tam procesem, którego funkcjonujemy. I bardzo duży nacisk jest kładziony na to, żeby spojrzeć na to z punktu widzenia statystycznego, żeby szukać wąski gardeł i tak dalej. I mam od to w tym momencie, bo jestem bardziej matematykiem niż nie, matematyka to było moje jakby hobby, może dochodzimy do konsensusu w tym momencie, że tak naprawdę lina nie da się wdrożyć, jak się nie ma pewnej skali projektu. Czy jakiś zespół już dosyć duży, nie wiem, Allegro, czy jakieś takie większe, nie wiem, to może być Komar, czy też inne, już większe zespoły, gdzie powstaje dużo jakby procesów, gdzie zaczynają powstawać też pewne specjalizacje i jakby wytwarzamy tego oprogramowania dużo, tam już się opłaca iść w lina, bo jak jest mała skala projektu, to często analiza i eliminacja tego marnotrawstwa nam więcej zajmie niż porozumiewanie się użytkowników i dopasowywanie do tego. Jeszcze procesów małej organizacji, tak jak nasza, bo nasza jest małą organizacją, mamy zespół gdzieś tam złożony z 6-7 osób programistyczno-wdrożeniowy, więc to jest bardzo mały zespół i w tym momencie my jeszcze nie mamy takich struktur, nie mamy tej skali, w związku z tym Lean jest jeszcze nie tą fazą rozwoju firmy. Tak zgodzę się. I przy czym uważam, że jakby Lean jako tej części Lina, tylko nie filozoficznej, tak? Czyli robienie rzeczy, ograniczenie waste'u, tak? Waste not. I tak naprawdę w każdym momencie, po to w procesie adlerowym mamy cykle retrospekcje i ulepszamy się, tak? Ciągle się ulepszamy, walcząc z waste'em, ale na wszystkich obszarach, tak? Jakby w naszej pracy jak zespołu, czyli w pracy wytwarzania likwidujemy ten waste, polepszamy się ciągle w ten sposób, a z drugiej strony z punktu biznesowego, bo ale jakby tam jest szybki feedback, natomiast nie ma, znaczy jakby łącząc to z Linem, to widzę to w ten sposób, że robimy te rzeczy, które trzeba zrobić, a nic ponadto. Tak, bo możemy sobie, wyobrażam sobie, że z innymi metrykami możemy robić ten zapas, produkować ten zapas. Może to jeżeli nam idzie dobrze, to mamy dobre przychody z tego, co już wydobyliśmy wcześniej, do tego idąc dalej, implementując kolejne elementy naszego systemu, możemy je wdrażać w inny sposób, tak, tworząc to oprogramowanie działające za każdym razem, wprowadzając na rynek, natomiast to nie musi być koniecznie nowe, bo mogę robić rzeczy, których tak naprawdę nikt nie chce, tak, to będzie coś, co będzie
siatce, czy produkty w niej siatce? Nie, tak, możesz kreować potrzeby. Mamy, jeżeli wystarczy z innej programowanie, to wyobrażam sobie taki model, że firma jest bogata i może robić różne rzeczy, tak? I nie za bardzo się przejmować z tym, czy to, co produkowała, jest Google. Na przykład. Podejmowanie ryzyka. Nie masz projektów, które realizujesz. Ale Google ma ryzyk. Że w tym momencie produkuje rzeczy, które pomogę to produkować, tak? Produkuje to zwinnie, w firmie product ownerzy są zadowoleni, czy w ogóle tam jest zadowolony, bo produkujemy różne rzeczy zwinnie, dobrze, ze wszystkimi prawidłami sztuki zwinnego programowania, natomiast niekoniecznie to musi być lin, w tym sensie, że założeniem, że nie produkujemy rzeczy, które są niepotrzebne, tylko po to, żeby je produkować, to po to, że się komuś wydaje. Tak, to jest trochę ta filozofia, ja tak sobie lin w produkcie zostałem tą filozofią Linsata, tak? Produkujemy te rzeczy, które są potrzebne, tak naprawdę eksperymentujemy, walidujemy te eksperymenty i robimy to, co potrzeba i nie więcej w danym momencie. Znaczy tutaj Adrian ma bardzo podobne założenie. No ale bardzo proste podejście portfolio management. Ale my nie musimy, znaczy powinniśmy, mi się wydaje, łączyć dwie koncepcje. Ja bym troszeczkę ukonkretyzował to, co, jak ja rozumiem to, co próbujesz nam przedstawić. Agile mówi głównie z punktu widzenia klienta, czyli kładzie na funkcjonalność, a Lean bym przyłożył do sfery technicznej wymagań niefunkcjonalnych, czyli żeby kod, czy oprogramowanie, czy system, który tworzymy, był tak zrobiony, żeby łatwo było go później wdrożyć, łatwo go było pielęgnować, czyli rozbudować, przerabiać funkcje. Nie wiem, był framework użyty taki, który ktoś się łatwo nauczy, kolejny zespół rozbudowujący i być może o to chodzi. Bo jest tak, że patrzymy tylko na funkcjonalność, tak? Mamy opowieści klienta w funkcjonalności generalnie i chodzi o to, żeby przyrostach była funkcjonalność, a klienta często nie interesuje, jaki jest język, jaki jest framework, jaki jest system, jaki serwer. To ma działać, tak? Znaczy ja się też zastanawiam, czy jest różnica i jaka jest produkowanie oprogramowania dla klienta, w sensie mam kontrakt i produkuję dla klienta i sobie tak jak ten Agile bez Lean mi się wydaje całkiem wystarczający, a przypadek, w którym produkujemy usługi, których jeszcze wymyślamy sobie, tak? Chcemy coś nowego wprowadzić. Nie ma historii użytkownika. Jest cała masa różnych narzędzi, żeby to wyciągnąć, tak? Ale tej historii użytkownika naprawdę wykrywają to z nas, a nie od klienta, no bo tego klienta tak de facto jeszcze nie ma, bo trzeba sobie stworzyć. I w tym momencie ten podejście linowe takie do biznesu, ja mówię, no powoduje, że staramy się to robić małymi krokami, małymi przyrostami, nic ponad to, co możemy sprawdzić i zweryfikować, nic co w tym momencie nie jest potrzebne, nic ponad to, co jest potrzebne i weryfikowane. W przypadku, jeżeli mamy klienta, idziemy z kontaktem, proszę nam zrobić takie oprogramowanie, to faktycznie on klient nam mówi, tak, to, jak to oprogramowanie, jeżeli robi tabelowo, no to mamy to sobie z niej tworzymy, tak, no, lecimy po kolei i historii, które najważniejsze, najważniejsze, weryfikujemy, zdajemy się, super, tak. No w tym pierwszym przypadku też może tak być, bo wypuszczasz oprogramowanie i jest społeczność, która daje feedback, tak? Mówi, jeszcze bym chciał to bym chciał zmienić i tak dalej. Nie, ten feedback jest rozproszony, to nie jest jeden klient, ale na przykład 100 klientów. Ale źródłem pomysłu nie jest klient, bo to jest coś, co ja chcę wymyślić, jak chcę wprowadzić na razie. Tutaj widzę to bliżej, ten sposób produkowania tego i sposób podejścia do tego, jak produkować te nowe rzeczy, to dla mnie jest to, co to jest ten lean, tak jak ja to rozumiem. To nazywają post-agile. Pamiętasz? Test is dead, tak? Czyli najważniejsze, żeby wiedzieć, tak, co robisz, a testowanie i tak dalej. To jest tak, to jest test is dead i potem startup i cała ta część związana z doing things right, tak? Że... Mamy konsultację.
konsensus, czy właśnie nie, bo nie, widzę, że nie. Potrzebujemy mieć konsensus. Nie, nie potrzebujemy mieć. Myślę, że mówimy o dwóch różnych rzeczach. One nie wykluczają się. Ja troszeczkę w tej specyfice i rozwiązania, które się zgadzają jednej osoby, jednej organizacji, nie muszą się zgadzać gdzie indziej. Tak, ale jeżeli dobrze poznamy, jakby przypatrzymy się jednym czy drugim, to jesteśmy w stanie przynajmniej pewne kroki podjąć, co odradzamy albo co rekomendujemy, albo co odradzamy danej organizacji. I zastanawiałem się, czy jesteśmy w stanie zebrać na podstawie tego, jak działa organizacja, czy produkuje rzeczywiście coś takiego, kreuje rynek, bo są takie firmy, czy robi typowo na zamówienie, czy też udoskonala swój produkt, czy jesteśmy w stanie zaproponować im pewne rozwiązania, które jakby będą wspierały ich organizację i będą one inne dla różnych typów organizacji. Czy zastanawialiście się od tego punktu widzenia, czy ktoś się w IT pokusił o to, żeby stworzyć zespół metodykę, narzędzia, które by pozwoliły do tego, żeby ułatwić firmie na starcie. Jesteś w takiej specyfice, powiedzmy, czy produkujesz, kreujesz rynek, produkujesz nowe usługi. My jesteśmy na takim etapie, że my kreowaliśmy produkt. Tego nie było na rynku, więc jakby też było trzeba przekonywać. Też nie mogliśmy produkować na zamówienie w pierwszej fazie. Teraz już produkujemy na zamówienie, to jest ta druga faza rozwoju oprogramowania. Natomiast w pierwszej fazie nie mogliśmy produkować na zamówienie, gdyż musieliśmy poukładać klocki i kreować pewne nasze rozwiązanie w tym przypadku. I nie było zamówienia z rynku. Rzeczywiście nie produkowaliśmy na zamówienie, tylko produkowaliśmy coś, co nam się wydawało, że się przyjmie, że się sprzeda i staraliśmy się w ten sposób zmienić podejście w naszym akurat obszarze w tym przypadku. Natomiast są firmy, które tworzą już jakieś oprogramowanie, cały czas je udoskonalają, czy będzie CRM, czy cokolwiek innego, a będą też organizacje, które tworzą na zamówienie. Czyli jest zespół powoływany na dany projekt i realizują pracę projektową. Czy bylibyście w stanie im zaproponować? No mamy trzy case, jeden, drugi, trzeci. Pewne zasób właśnie, pewną metodykę, może właśnie w tym kierunku ja zacząłem to już nawet prawie, dopóki mnie zasiałeś, troszeczkę niepewności w tym momencie, czy nie jesteśmy w stanie zebrać i zaproponować danej organizacji pewien zasób metodyk i narzędzi, które pomogą lepiej wytwarzać oprogramowanie. To pytanie do Was. Jak Wam się wydaje? Czy jesteście w stanie coś takiego zrobić, czy też nie? Czy będzie to zależało od zespołu, od ludzi, którzy się spotkają i że nie da się tego poukładać w pewne klocki i metodykę? Czy da się, kiedy programowanie jako takie stanie się właśnie nauką i inżynierią? Wydaje się, że jesteśmy bardziej na etapie, że to jest sztuka. Czyli nie ma standaryzacji tego podejścia tylko Wolinowskiego, bo zauważcie teraz przewrotnie, od czego Lin się wywodził? Od standaryzacji. I tam dopiero na fundamencie standaryzacji, to jest bezwzględny fundament, którego nikt w przemyśle nie podważał. Dopiero kiedy jest standaryzacja, możemy mówić o Linie. I nie ma odwrotnie. Jak nie ma standaryzacji, nie ma Linii w tym przypadku. Czy IT nie jest na takim, że może w IT dojdziemy do takiego... Ale sobie przemyślę, to był problem też z tą standaryzacją. W 1998 roku pamiętam, że w Australii 10% firm, które miały już ISO 9000, mieli ustandaryzowane procesy, zrezygnowało z ISO 9000, bo doszło do wniosku, że to jest działanie antyjakościowe. Miały gorsze efekty niż przed ISO. Więc nie zawsze standaryzacja daje owoce. Może jest faktycznie takim może elementem, ale trzeba bardzo uważać. Bo to zależy czego. Jak standaryzacja procesu, to możemy się usztywnić, właśnie. A tam właśnie proces, a tu była standaryzacja rozwiązań pewnych. I to jest, na tym gruncie to było zrobione. Czyli od standardu, oni zestandaryzowali konstrukcję i od tego zaczęli podchodzić i wypracowywać pewne narzędzia i metodyki, a ma Pan rację, że to nie jest równoważne ze standaryzacją procesu. Dochodzimy do tego właśnie, że być może brakuje standardów też w IT. Ja też to zauważyła, że standaryzacja bez Kaizen nie ma sensu. Musimy tylko to ciągle usprawnić. Jeżeli brygada tak. robotników zauważy, że może wykonywać swoją pracę lepiej, to zmienia to. Ale opisuje to, żeby ktoś inny mógł tego wykorzystać. Ale nawet jeśli to gdzieś nie jest adaptowane,
też niekoniecznie jest to przyjmowane bezmyślnie, kopiowane są narzędzia. Zawsze jest adaptowane do konkretnych lokalnych potrzeb. Ja tak może kolegę tutaj ożywić jeszcze. Mam takie pytanie, czy ja dobrze zrozumiałem, że najpierw zajmowaliście się wdrażaniem albo analizą w kontekście tych dwóch podejść rozwiązania w przemyśle, a potem grupa osób tutaj na czele, tak z Tobą rozumiem, zajęła się tworzeniem oprogramowania tego OpenNexus. I stąd spróbowaliście tutaj się dowiedzieć, jak to działa w IT, tamte podejścia. Znaczy mi się nie podobało podejście klasyczne w IT. Mieliśmy dużo błędów, właśnie wytwarzaliśmy oprogramowanie niezgodne z potrzebami klienta. Ale teraz jeszcze, przepraszam, to będzie ten Lean czy... Waterfall. Waterfall, tak? W ogóle czy jeszcze jakieś... Znaczy nie, bo jakie zastosowaliście? Bo moje pytanie brzmi tak, czy... Wdrożyliśmy Scrama. Bo wy idealnie chyba, żeście mogli porównać to, co tu dyskutujemy, to na własnej skórze, tak? Że to, co przemyśle się... sprawdzało w zależności od specyfiki przemysłu, że jeśli gdzieś tam przez 10 lat produkujemy to samo, albo mało się zmieniamy, tylko produkujemy chleb, bułki i tego typu rzeczy, no to pewno to podejście nie Scrum, tak? Czyli Lean, tak? Się sprawdza. Natomiast tam, gdzie jest jedno pewne, że będą zmiany, no to na pewno ten Scrum. Pewno. I teraz myślę, że właśnie mam pytanie, no już to w oprogramowaniu chyba zauważyliście od razu, że to musi być raczej te ciągłe zmiany. Tak, tylko że my akurat działaliśmy klasycznie, czyli była kwestia, był podział funkcjonalny, czyli był programista, był tester, był analityk, tworzyliśmy dokumentację, rozwijaliśmy proces, znaczy zadania. Ja przerwam, przy 6 osobach to wszystko mieliście? Tak, plus firmy zewnętrzne, które współpracowały. No, 6 osobach to strasznie długo trwało, jak każdy musiał się wcielać w poszczególne role, to było szeregowo bardzo rozciągnięte w czasie, prawda? Ale różnie, bo zaczęliśmy od tego braku dokumentacji, czyli to nie jest tak, że no to oczywiście tworzymy żywiołowo, czyli jest propozycja, koncepcja, jedziemy od klienta, słuchajcie, mam taki pomysł, klient tutaj nam zaproponował takie rozwiązanie, wdrażamy. No super, tak? Tylko za 2 tygodnie dzwoni mój wspólnik Zygmunt do chłopaków. Jak mówi, słuchajcie, mamy takie rozwiązanie, super, wdrażamy, potem wdrażamy, nagle się okazuje, ale one się gdzieś tam zaczynają... ten brak dokumentacji był bardzo dobry w waszej decyzji przejścia na tego OpenNexusa 2.0, tak? Czy nawet już 2.0 na razie. 2.0. No bo nie żałbym było zostawić 1.0, skoro tak nie było dokumentacji do niego i nie wiedzieliście za bardzo, jak go poprawiać i zmieniać, bo... Ja z kolei byłem uczony tutaj między innymi, że jednak ten software engineering i ta dokumentacja oczywiście nie przerośnięta, ale w takim chociażby zakresie, że jak mi się zmieniają pracownicy w firmie, żeby następny mógł kontynuować poprzednią pracę, poprzedniego, to w takim zakresie ona pewno istnieje u Was, rozumiem, że... Czy poszli zupełnie na żywioł? Każdy programista powie, że wszystko będzie w szkole. Dokumentacja OpenNexusa 2.0 również procesowa nie powstała w etapie tworzenia projektu. Natomiast już po projekcie, rzeczywiście jak ustalaliśmy strategię rozwoju naszego oprogramowania na tam powiedzmy kolejne 3 do 5 lat, z Instytutem Logistyki i Magazynowania i z Politechniką Poznańską mieliśmy takie cotygodniowe spotkanie, wytworzyliśmy coś, co nazywało się takim optymalnym procesem, w jakim kierunku będziemy się rozwijali. Procesowo w tym przypadku. Jakie nowe funkcjonalności z Szymonem będą się jadły, jak będą współpracować ze sobą, bo my musimy kreujemy w ten sposób też rynek. I dopiero powstała dokumentacja i teraz staramy się jakby iść już zgodnie z tym wyznaczonym procesem. Mamy powiedzmy 50-60% tego procesu zrealizowanego, ale nie powstaje dokumentacja taka szczegółowa w tym momencie, czyli nie ma po wytworzeniu takiej typowej, klasycznej dokumentacji i zamknięcia pewnego procesu. Ale zmiana pracowników nie kładzie projektu, rozumiem. Czy jak ktoś z Was, albo się w ogóle rozejdziecie... Jeśli macie dwa sfakty. To... Powiem tak, to się okaże, no nie mamy takiej fluktuacji na tym poziomie. Na pewno jest to czynnik w tym momencie bardzo wrażliwy w tym przypadku. Znaczy to jest taka rodzinna w tej chwili firma. Kumpli, na których można polegać. Tak. To nie jest już taki biznes, który się potem pojawia problem, właśnie ten, co mówię, takiej fluktuacji kadry i zapewnienia ciągłości produktowi. Natomiast jak się pojawia refaktor danego kodu, danych funkcjonalności, no tam już poświęcamy troszeczkę uwagi na... poświęcamy uwagi temu, żeby już tam zrobić przynajmniej dokumentację od strony
programistycznej, ale powiem tak, z perspektywy OpenX 1.0 a 2.0 tworzenie dokumentacji byłoby porażką, bo to tak już ewoluował produkt, jak go wypuściliśmy, bo musieliśmy coś stworzyć, żeby zacząć to sprzedawać. Potrzeby klienta i rynku były troszeczkę inne i to tak dynamicznie ewoluowało, że tak naprawdę jak mieliśmy filmiki, nakręciliśmy filmiki z poszczególnych funkcjonalności, to uświadomiliśmy sobie, że po miesiącu one są nieaktualne w tym przypadku, bo nawet jeden z modułów się zmieniały, które dotyczył każdego zakresu. Ale to nie rezygnowaliście z dokumentacji, tylko ją uaktualnialiście. Nie, nie aktualniliśmy. To klienci jak się uczą obsługi? Właśnie o to chodzi, że doszliśmy do tego, że najlepszy system to jest taki, który nie wymaga instrukcji. Intuicyjny taki. Do tego dążymy. W tym przypadku, jeżeli klient się o coś pyta, to znaczy, że trzeba to przebudować w tym momencie. A jeżeli już to instrukcje tworzyć tam, gdzie one są potrzebne, czyli w miejscu, gdzie klient z tego korzysta i ewentualnie będzie. Nie sama dokumentacja, książka 70 stron, czy tam nawet 200 czy 300, dajemy instrukcje użytkowania systemu, to tak mieliśmy takie podejście w jedynce. Tylko że chyba trochę mylę pojęcia, ja myślę, że mylę, bo dokumentacja to dla mnie nie jest instrukcja obsługi, tylko raczej myślałem o tej dokumentacji programistycznej. Ale ona wynika jakby jedna z drugiej, że nie mając tej programistycznej zasad działania, ciężko jest stworzyć instrukcję w tym przypadku, ale instrukcja to tylko tam, gdzie instrukcja to jest dla użytkownika, nie mieliśmy też stricte dla zespołu, natomiast mamy główny proces teraz opracowany dla zespołu, jakie są zależności, co się łączy z czym, jak przebiega i to wystarcza, bo nowa osoba, która jest wdrażana w projekt, jak ona pozna logikę działania i funkcjonowania systemu, to nie musi aż schodzić na taki poziom bardzo, bardzo szczegółowy i dokładny. W przypadku. To pozwala już zaadoptować nawet nową osobę, jeżeli ją jeszcze jedna rzecz, jeśli można, tu zaspokoić swoje potrzeby wypowiedzi w ten sposób, bo rozumiem, że ten Open Nexus, tak się domyślam, tak na początku tylko, bo tak widać, że ja go powinienem gdzieś tam chyba zobaczyć kiedyś w życiu, ale tak zrozumiałem, że na przykład jak kupuję, na przykład tam już był taki przykład, kable gdzieś tam, to mogę powiedzieć, że chcę 10 km kabli, świetny asortyment, najlepszy czas zwrotu. Elektrycznych i dowiem, gdzie najlepiej go kupić. Tak, kupi Pan go na pewno zdecydowanie lepiej niż gdziekolwiek w hurtowni Pan przebadał. Kable elektryczne to była jedna z lepszych stopy zwrotu naszych klientów i tam, gdzie była instalacyjna kwestia, bo właśnie tam są bardzo wysokie marże. Nie bez kozero to pytam, bo moja dalsza część pytania jest taka, no skoro już będziecie mieli tak szeroki rynek klientów, czyli wszyscy moi konkurenci na rynku, którzy chcą zaoszczędzić na danym projekcie właśnie na tych kablach, będą mieli do waszego produktu dostęp, więc wszystkim ten produkt to samo zaoferuje. Czy jakoś mówię, nie wiem, no jak ten problem rozwiążecie, że wszyscy już będziemy mieli Open Nexusa, więc każdy będzie skierowany do tej samej hurtowni, czy znów nie zacznie działać no to, co teraz działa, tak? Że i tak każdy indywidualnie z hurtowniami będzie miał kontakty i hurtownie będą wiedziały, z którym klientem należy trzymać, który najwięcej u nich kupuje. Niekoniecznie. Tutaj jakby nie ma sprzeczności, dlatego że kolejnym krokiem będzie to, co wypuścimy niedługo, pewna automatyzacja tych procesów zakupowych, także dla hurtowni, czyli kupowanie we hurtowniach, od tam, gdzie te procesy nie są konieczne, żeby to ofertowanie ręczne nie było konieczne, tam, gdzie nie jest to konieczne, nie było jakby, żeby zastąpił to automat w tym momencie. Po stronie hurtowni? Nawet po stronie hurtowni w tym przypadku. I będą szybkie odpytania, szybkie porównania cen i lepsze też orientacje, a mniej pracochłonności dla hurtowni elektrycznych. To będzie jakby ten drugi etap rozwoju tego rynku. A poza tym tak naprawdę ceny akurat kabli się tak dynamicznie zmieniają, że nie da się powiedzieć, że jak ktoś efektywnie kupuje dzisiaj, to za miesiąc równie dobrze na podstawie tej wiedzy, którą już posiadł, będzie kupował, bo tak naprawdę Pan jest od tej drugiej, od hurtowni, tak? Z jakiejś hurtowni elektrycznej? Nie, ja tak posiadam szerszą wiedzę troszeczkę. Pan tak skojarzyłem po tych logach, które Pan tam miał, że niektóre firmy, na przykład Kontrast jest firmą elektryczną, która tak. Domyślam się, że kupuje kable i stąd się mogą mądrować, ale... Także no, mógłbym użyć innego przykładu, nie tylko kabli. Tak, a przepraszam, bo tu watchdog, czy timekeeper się włącza, to ja już przepraszam, to już... Żebyśmy tak nie mieli. Tak. Dygresją może. Tak, to ma... No dobra, to pani jako timekeeper, czy watchdog? Ja raczej w
baczali, a timekeeper, żeby czas był ograniczony. Czy są jakieś pytania jeszcze w tym obszarze do mnie? Czy możemy jakby na tym etapie poprzestać? Jeżeli tak, to ja bardzo dziękuję. No i tak naprawdę wychodzę tu na pewno z tego spotkania z pewnym takimi waszymi przemyśleniami, których mi bezwzględnie brakowało, bo ja tak naprawdę nie mam za bardzo czasu, koncentruję się na rozwoju firmy i sprzedaży przede wszystkim. To są takie główne obszary, które mnie interesują. Nie mam czasu jakby wymieniać tych poglądów i nie ukrywam, że takie spotkania dla mnie też są inspirujące, bo gdzieś tam rodzą się pewne idee, pomysły. Mam nadzieję, że również drugą stronę, czyli że również i wy coś z tego wyniesiecie i jakby skorzystacie. Ja ze swojej strony dziękuję.